Życie pisze najbardziej oryginalne, najbardziej komiczne, a jednocześnie najbardziej dramatyczne scenariusze. Wisława Szymborska urodziła się na Prowencie, położonym na południe od zamku w Kórniku. Była córką Wincentego Szymborskiego oraz Anny Marii z domu Rotermund. Jej rodzice przenieśli się w styczniu 1923 roku z Zakopanego do Kórnika. Następnie w 1924 roku rodzina Szymborskich zamieszkała w Toruniu, a od 1929 roku w Krakowie przy ulicy Radziwiłłowskiej. Jako dziecko Wisława uczęszczała do szkoły powszechnej imienia Józefa Jotejko, a od września 1935 roku do gimnazjum sióstr Urszulanek. Po wybuchu II wojny światowej kontynuowała naukę w tajnych kompleksach, a od roku 1943 rozpoczęła pracę na kolei jako urzędniczka. Wtedy właśnie pierwszy raz wykonała ilustrację do książki. Był to podręcznik języka angielskiego. Zaczęła też pisać opowiadania, a także wiersze. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Była jedną z największych polskich poetek. Jednocześnie najbardziej tajemniczą, bo wszystko, co chciała światu powiedzieć, mówiła w swoich wierszach. Życie prywatne nie jest na sprzedaż, uznała już dawno temu i temu przekonaniu została wierna aż do końca. To z jednej strony jest ogromny zaszczyt, a z drugiej strony z tym zaszczytem trzeba być normalnym pisarzem. Zrobiła wszystko, by ochronić własną prywatność. Literacka Nagroda Nobla z 1996 roku za szczyty, ordery budziły jej zakłopotanie, podobnie jak spotkania z czytelnikami, za którymi nie przepadała, ale czasami nie mogła odmówić. Ponad tysięczny kosmopolityczny tłum w Bolonii budził w niej przerażenie i zawstydzenie. Podobnie hołdy składane przez wielkich tego świata. W ojczyźnie Dantego miała tysiące fanów, a ona Włochom odwdzięczała się nieśmiałą miłością. Przejeżdżała tu, kiedy tylko mogła i chciała, bo na przykład chciała do swojej kolekcji zabawnych zdjęć z zabawnymi tabliczkami z nazwami miejscowości dołączyć taką kultową. W miejscowości Corleone można dostać cios w przeponę. Skłonność do tych czynów dziadki wysysają z mlekiem matki, czyli mają to wpojone. Te limeryki to była jej długoletnia namiętność. Pisała je zawsze w czasie podróży, wykorzystując mijane nazwy miejscowości. Nie można być zawsze poważnym, nie można zawsze, pisać o rzeczach mrocznych, filozoficznych. Zostawiła nam na przyszłość 12 tomów poezji i kilkanaście zbiorów wierszy. Są poeci, którzy muszą cię mocno uderzyć, byś zobaczył gwiazdy. Tu wystarczy dotknięcie, by doznać olśnienia. Ona daje przy pomocy wierszy różne podpórki, jak przetrzymać życie, żeby nie zwariować na przykład. Jak poznać świat, żeby się w nim zakochać, to jest potrafić go przeżyć w najgorszym. Jej poezją nie zachwycała się tylko Europa. Jednym z największych jej fanów był Woody Allen. Ona pasuje dokładnie do mojej definicji artysty. Głębokiego i przenikliwego, ale pamiętającego jednocześnie o tym, że jego zadaniem jest zabawianie czytelnika. I ona właśnie to robi. Tak, jestem jej wielkim wielbicielem. Przeczytałem wszystko, co napisała i czytam w kółko. Ona jest w stanie uchwycić najbardziej wzruszające momenty życia i jego smutek, a jednocześnie pozostać optymistką. Nigdy się nie spotkali, ale nie ma wątpliwości, że znaleźliby wspólny język. Podobnie z ironicznym dystansem patrzyli na świat, a wesołość niejednokrotnie skrywała w głębokie pokłady smutku i egzystencjalnej rozpaczy. Cześć Woody Allena to fenomen w dzisiejszym kinie. Postacie w jego filmach czytają jeszcze książki. Miała swoje namiętności i nie ulegała modom. Choć raz uległa i jak sama przyznaje w młodości zbłądziła, pisząc socrealistyczne wiersze. Ona pisała, ale
brak informacji odpowiedniej, brak jeszcze tej świadomości politycznej i to wyjście z tej traumy wojennej. Napisało się i to trudno, żałuję. Namiętnie paliła papierosy, nie przejmując się polityczną poprawnością. Uwielbiała Ella Fitzgerald, której poświęciła jeden z niedawnych wierszy. Ella w niebie modliła się do Boga, modliła gorąco, żeby z niej zrobił białą, szczęśliwą dziewczynę. To jest największa śpiewaczka XX wieku. Ona po prostu urodziła się, jak śpiewa jakby, to jest jej oddychanie. Jakiś zupełny luz. W poezji w życiu nie znosiła patosu, alegorii i zbędnej symboliki. Prostota w odpowiadaniu na odwieczne pytanie ludzkości była i pozostanie jej największą siłą. Tą prostotę pokochała też w malarstwie Edwarda Hoppera i Johanna Vermeera. Trochę ciemniejsza, tu wiadomo, gdzie jest światło, tu... Ach, jest znakomite to jest. To jest mistrzowskie po prostu. Już lepiej nie ma. Z ukochanego Krakowa wyjeżdżała niechętnie, ale gdy już wyjechała, chłonęła wszystko z ciekawością. Rybny targ na równi z arcydziełami malarstwa. Kiczowate pamiątki, które przywoziła znajomym ze starożytnymi ruinami, dzieliła się z nami zachwytami, ale czasem potrzebowała samotności. Dziękuję, doprawdy nie czuję się warta. Nie szkoda to dla mnie zachodu i słońca, jak ma się w to bawić. Osoba żyjąca, na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. Chwilami życie bywa znośne.